wszyscy tworzymy stonogę i dalej ruszamy w drogę, jeden krok do przodu. I stajemy znowu. Kochani Państwo, nauczycielowie, w imieniu Pana Wójta i własnym chciałem Wam serdecznie pogratulować udziału w pięknym pikniku i wielkim grzybobraniu. Widziałem pełny koszyk grzybów Waszego spaceru. Jest to piękny piknik przedszkolaka. Bardzo mi miło i życzę Wam przyjemnej i wspaniałej zabawy do wieczora. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękujemy naszemu gościowi, że przybył do nas. To prawda, grzybka żadnego w lesie nie znalazł, ale przygotowaliśmy się na tę okoliczność, żeby mu smutno nie było wrócić bez prawdziwka czy kozaka, więc na pamiątkę tej imprezy proszę przyjąć od nas ten oto grzybek. I dziękujemy panu ślicznie. Michał. Adrian, daj Michałowi teraz. Adrian, proszę dać Michałowi. No. Teraz już tylko same niespodzianki. Drogie dzieci, zebraliśmy się dzisiaj tutaj w takim domku myśliwskim. Ja nie wiem, czy wiecie, kto to jest myśliwy. To jest taki pan, który poluje na zwierzęta, prawda? Ale nie tylko poluje, ale opiekują się również lasem i zwierzętami, bo też w okresie zimy dokarmiają je, prawda? Tak, a kiedy mogą, to polują na określone zwierzęta. I właśnie ci myśliwi z koła łowieckiego Ryś z Rzegociny wybudowali sobie taki domek, który nazywa się Leśniczówka. I ta leśniczówka właśnie dzisiaj jest naszym takim domkiem, czyli taką bazą, gdzie spotkaliśmy się po wielkim grzybobraniu. Widzę, że grzybobranie bardzo Wam się udało, bo tu właśnie koło mnie są pełne koszyki grzybów. Myślę, że na
na pewno wszyscy już po dzisiejszym spacerku w lesie wiedzą, że są grzyby jakie? Trujące i jadalne. I powiedzcie mi tak, jakie te jadalne grzybki żeście dziś znaleźli? Kto zna ich nazwę? Kozaki, Kania, prawdziwki, kurki, co jeszcze? Opieńki, maślaki, ryce, tak? A myśmy tu takie znaleźli, czy one są dobre? To nie są dobre, prawda? To są grzybki trujące, ale te trujące na pewno też potraficie rozpoznać, bo one z reguły pod kapeluszem mają blaszkę, a te, które mają taką gąbkę, takie jak, wiecie, taka gąbka do ścierania tablicy czy do czegoś, to są przeważnie grzybki jadalne. No i wyjątek tworzą... O, i opieńki, tak pani Basia pokazuje, to są właśnie też grzybki jadalne. Chociaż mają blaszkę. Ich mamy najwięcej. Myślę, że wszyscy zasłużyliście na wspaniałe ordery dzisiaj, bo wycieczka była trudna, a las bardzo wielki. Jednym udało się wrócić troszeczkę wcześniej, innym troszeczkę później, ale myślę, że w ogóle była wspaniała zabawa, tak? Tak. Pełna przygód. Ponieważ impreza nasza ma tytuł Wielkie Grzybobranie, to przedszkolaki z oddziału ze szkoły z Bytomska zaśpiewają wam piosenkę, którą przygotowali na tę dzisiejszą imprezę. A jeśli wy ją znacie, to zaśpiewajcie razem z nami. A my się możemy ruszać. Na polanie się do grzybki na tapcanie. Tam jak dzieć nie starczy grusza. Dziękujemy wam bardzo. Brawo. Teraz posłuchajcie. Każda grupa otrzyma za dzisiejszą imprezę dyplom i nagrodę skromną. Są to książeczki, które będą mówiły o lesie, bo dzisiaj mieliśmy za zadanie sprawdzić się w lesie. Więc będziecie mieli o zwierzątkach, o ptaszkach i o lesie książeczki, a do tego otrzymacie dyplom. Bardzo proszę panią dyrektor z publicznego przedszkola z Łąkty Górnej o przyjęcie dyplomu i symbolicznego upominku. Proszę, pani Małgosia. Tak, pani Basiu, teraz nie, proszę bardzo, gratuluję pani bardzo. I proszę, proszę. Tak, jeszcze proszę poczekać. I bardzo, bardzo prosimy panią Małgorzatę Machaj od razu. Tak, bardzo prosimy. Gratulujemy również. Dotarła pani tutaj. Tak, dziękujemy. Proszę bardzo. Dla przedszkolaków w Łąkcie wszystko. Poprosimy teraz panią Basię Frączek-Orzeł z oddziału przedszkolnego w rozdzielu. I proszę też dla pani, dla oddziału przedszkolnego dyplom. Proszę bardzo. Gratulujemy. Tak, i teraz jeszcze pani Kasi też serdecznie gratuluję, że przeprowadziła i zorganizowała tą imprezę. Brawo dla pani Kasi. I to jest dla pani Kasi i dyplom również. Pani Kasia też, dziękuję bardzo. Ja nie byłam na grzybkach, ale to dostała. Piękne to jest. Serdecznie wam dziękujemy za to, że przybyliście do nas. Dziękuję. Zapraszamy was za rok. Dziękuję.
sobie? Tak, to... Zaraz też dostaniecie. Musicie teraz pomaszerować do autobusu, który na was czeka. Możecie, tak?